Cześć, dzień dobry, witajcie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiejszy temat dotyczy sprawdzenia wtrysków piezo. Nie jeden by się pewnie zastanowił, dlaczego gościu gadasz tylko o wtryskach. Pogadałbyś coś o pogodzie. Słuchajcie, to jest temat rzeka. Przypadków, zagadnień może być nieskończenie wiele, bo wiadomo, że jest to układ wtryskowy, który pracuje w różnych warunkach, różne dolegliwości mogą się zdarzyć. Generalnie rzecz jest jaka. No ja staram się pokazywać to, co Wam się może przydać i sprawdzić. W każdym bądź razie takie założenie kanału, żeby Wam było lżej, żeby zostawić w portfelu kasę, nie dawać się naciąć pseudo gdzieś tam ludziom, którzy próbują Wam pomóc naprawić. Ale to nie o tym dzisiaj gadka. Skupiamy się na naszym zagadnieniu. Więc tak, aby sprawdzić nasz wtrysk piezo, musimy wiedzieć o pewnej kwestii. To jest wtrysk, który pracuje pod wysokim napięciem, czyli generalnie napięcie, które jest dla nas niebezpieczne. I tak jak tutaj widzimy, ten właśnie na przykład wtrysk, jest to wtrysk boszowski, który pracuje, pamiętajcie jedno, powyżej 100 V. Generalnie napięcie zasilające, którym on jest wysterowany, to jest 160 V. I to już jest napięcie, przy którym naprawdę no jest jakieś tam zagrożenie życia, więc tutaj musimy sobie zdawać sprawę, że te testy wykonujemy już według po prostu zasad, norm, jakie są przyjęte, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, ale to o tym nie będziemy dzisiaj mówili. Jak nie wiecie, jakie są napięcia bezpieczne, to sobie doczytajcie gdzieś tam, ale dobra, skupiamy się na pewnym zagadnieniu. Żeby wytestować wtrysk, bardzo często gęsto jest tak, że ktoś, kto ma pojazd, no chciałby go dać gdzieś tam do sprawdzenia. No i tu zaczyna się problem i mankament. Dlaczego? Dlatego, że wtrysk, wiecie bardzo dobrze, w aktualnych pojazdach, jak jest montowany, gdzie łapka dociskowa go trzyma, no i czasem wyjęcie tego wtrysku po prostu graniczy z cudem, żeby go wyciągnąć. I tu zaczynają się później schody. Czy wtrysk może być dobry, czy jest dobry? Generalnie rzecz jest jaka. Pasowałoby go sprawdzić przed wyjęciem, żebyśmy wiedzieli, jak wtrysk wygląda kondycyjnie pod kątem elektroniki, czyli tym, co nim steruje, czyli jego sercem. Nie mówimy tutaj dzisiaj o kwestii sprawdzenia wtrysku pod kątem mechanicznym, czyli pod kątem rozpylacza, czy powiedzmy części mechanicznych, które są w środku wtrysku. Gdzieś to oglądniecie sobie na innym filmie, chyba że już widzieliście. Jak nie, to zapraszam, odnajdziecie sobie. W każdym bądź razie trzy podstawowe wartości, które musimy sprawdzić i wypadałoby sprawdzić. Generalnie rzecz jest jaka. Jak wyciągniecie wtrysk, wiadomo, że możecie go dać gdzieś komuś do sprawdzenia, ale to się zawsze wiąże wszystko z kosztami, prawda? O wiele łatwiej jest, jeżeli takich pojazdów macie więcej, kilka na przykład, i coś tam się dzieje i zaopatrzycie się w jakikolwiek sprzęt do sprawdzania. Ułatwi Wam to życie na pewno. Natomiast co dotyczy tych parametrów, nie mówię, jakie wartości mają być zachowane w przypadku wtrysków. Dlaczego? Dlatego, że wtrysków jest dziesiątki różnych rodzajów, tak samo jak jest kilka firm, które produkują wtryski. I tutaj ja nie wiem, co Wy mieć możecie, co Wy macie zamontowane, więc dlatego, żeby nie siać spustoszenia, niepotrzebnie zagmatwać komuś temat, czy nie zagmatwać tematu, poruszamy i skupiamy się dzisiaj na tych wtryskach piezo. Jak już jesteśmy przy pewnej tej kwestii, ja Wam powiem, tutaj jak zobaczycie, ten wtrysk jest częściowo opalony, nie? Dlaczego? Dlatego, że ktoś go gdzieś kiedyś próbował zdemontować z pojazdu, używając palnika, bo, no właśnie, zatrzymał się. Jak się później okazało, ten wtrysk był dobry. Umęczyli się z wyciągnięciem, poopalali kupę rzeczy. Natomiast zakupili sobie wtryski nowe, zamontowali, a okazało się, że siedział sterownik. Ale teraz Wam powiem jeden kawał taki z życia wzięty. Jestem kiedyś u znajomego,
i pracownik jego poleciał sprawdzać samochód, który był, bodajże to był jakiś Tiguan, taki kurczę 2000, nie wiem, może 18 rok co najmniej był. W każdym bądź razie był w tryskach piezo. No i tak sobie obserwuję z daleka, co ten gość będzie robił. No i wierzcie mi, trzeba było no niestety interweniować. Dlaczego? Podniósł maskę do góry. Samochód nie pracował równo, zaczął szatkować, po czym ten gość wziął najnormalniej w życiu próbówkę 12-woltową, zapiął sobie do masy akumulatora, tej, która tam jest przy tych punktach zasilających, i chciał po prostu nabić sobie na chodzącym silniku przewód od wtrysku i chciał sprawdzić, czy tam dochodzą do niego impulsy. Od razu wam mówię, słuchajcie, nie róbcie czegoś takiego. Jest to kategorycznie zabronione. Pierwsza sprawa, wasze życie. Wiadomo, że pod wysokim napięciem może być zagrożone. Kolejna sprawa jest taka: możecie uszkodzić sobie sterownik bądź jakieś inne kwestie, które byście pewnie nie chcieli. Dobra, przechodzimy do tematu. Gość gada za dużo o niepotrzebnych rzeczy, nie? Słuchajcie, trzy parametry, na których musimy się skupić. Jeżeli chodzi o wtrysk piezo, mamy tak: pojemność wtrysku, mamy jego rezystancję. I mamy jego rezystancję, czyli jego izolację przebicia bądź nieprzebicia przetwornika piezo względem obudowy. Czyli musimy te trzy parametry mieć sprawdzone, żebyśmy mogli wyeliminować na przykład kwestię taką, że coś tam się dzieje niepokojącego i my nie wiemy, z czego pochodzi problem. Czy jest to problem z elektroniki, czy wtrysk mechaniczny jest uszkodzony i trzeba go zdemontować. W każdym bądź razie rzecz jest jaka. Żeby do tego przejść, pierwsza podstawowa sprawa to jest tak. Jeżeli robicie pomiary tych trzech wartości, to nie zaczynajmy od wartości typu przebicie do izolacji bądź wartość tej rezystancji, jaka jest. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli macie wtrysk najnormalniej w życiu zwarty, czyli przetwornik jest uszkodzony, to niepotrzebnie będziecie sobie męczyli urządzenie, którym będziecie testowali sam przetwornik. Dlatego w pierwszej kolejności, jak macie jakikolwiek tester, którym to możecie zrobić, to zaczynamy od wartości typu, na przykład pojemność, po czym przechodzimy do kwestii rezystancji. I od razu, jak jesteśmy przy pojemności, to powiem wam jedną taką rzecz. Nim zapniecie sobie jakikolwiek przewód, jakikolwiek tester, co byście pamiętajcie nie mieli, to musimy pamiętać o pewnej kwestii. Przetwornik należy rozładować. To jest przetwornik pojemnościowy, który najnormalniej w życiu mógł zgromadzić energię i by nie uszkodzić sobie testera, musimy zewrzeć te piny, tak jak ja w tym momencie to zrobiłem. Ja wiem, że ja podchodzę do zagadnienia na rozładowanym przetworniku. No i dobra, przechodzimy do sedna sprawy. Włączamy nasze urządzenie. Ja sobie podłączę sobie przewody. Dobra. Wtrysk mamy podłączony. A, nie widzicie, kurka. Krzyczcie, że nie widzicie tego, co się tutaj u mnie dzieje. Lecimy w dół, lecimy w dół, lecimy w dół. Dobra, widzimy. Nasz wtrysk jest podpięty. Kabelki sobie odsuniemy. No i teraz tak. Włączamy nasze urządzenie. I jako pierwsza kolejność, którą zaraz przybliżę wam, żebyście to widzieli. Pierwsza czynność, którą ja wykonuję, to jest pomiar pojemności. Włączam pojemność, robimy sobie teścik i test na tym urządzeniu mi wykazał 2,39 mikrofarada. To jest pojemność przetwornika, który jest. Powiem wam jedną rzecz taką: nie każde urządzenie jest w stanie zmierzyć naprawdę indukcyjność. Tak jak i powiedzmy pojemność wtrysku idealnie, dlatego że większość urządzeń typu mierniki, które są, no wierzcie mi, one niestety polegną, dlatego że częstotliwość odświeżania i napięcie, jakim one generują impulsy do wytestowania, są naprawdę za małe, więc do wytestowania innych rzeczy tak, ale w tym przypadku niestety nie. Oprócz tego pamiętajmy jeszcze jednej kwestii takiej.
Jeżeli macie gdzieś katalog, czy macie powiedzmy wartości, jakie powinien wasz wtrysk posiadać, jeśli chodzi o wtrysk dane określone, które znaleźliście, to pamiętajmy o jednej kwestii. Tak jak ja tutaj włączam sobie, mam termometr. Ten termometr jest bardzo potrzebną rzeczą. Dlaczego? Dlatego, że temperatura otoczenia, w jakiej znajduje się wtrysk, powinna być około 20 stopni i te wartości, które są katalogowo podawane, nie zawsze podawane są i określane, że to jest temperatura około 20 stopni. Ja mówię około, ja tu nie wymagam, że to ma być 20 i kurka wodna ani w tą, ani w tą. Nie, 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 to jest po prostu tolerancja bardzo duża. W każdym bądź razie wtrysk ten mieści się tolerancyjnie bardzo dobrze. Temperaturę możemy w tym momencie pominąć, bo to jest film tylko przykładowy, więc nie wyciągamy katalogu, nie mierzymy. Dobra, wychodzimy z tego. Kolejną wartością, którą powinniśmy sobie sprawdzić, to jest oporność, jaką ma dany przetwornik. I bierzemy sobie oporność i w tym momencie mamy zero logiczne. Dlaczego? Dlatego, że mój pomiar jest na aktualną chwilę do wtrysków indukcyjnych, czyli od 0 do 5 ohmów. Więc przełączamy sobie nasz zakresik do 1 mega. I w tym momencie mamy wartość ta-da-dam, bardzo prawdziwą i taką, z której się bardzo cieszę. Ten wtrysk posiada 180 kOhm, czyli wartość przetwornika jest prawidłowa. Jeżeli mamy taki pomiar wykonany, możemy najnormalniej w życiu podejść do zagadnienia drugiego bądź trzeciego, jeżeli uznamy, że te miały kolejno swoje pojedyncze. Co będziemy teraz robili? Otóż będziemy musieli sprawdzić, czy oby przypadkiem nasz przetwornik nie ma przebicia do obudowy. Więc do czegoś takiego, ja tutaj mam akurat inny przewód. To jest przewód, którym pod wysokim napięciem będę testował wtrysk. I dobra, wtrysk mamy podpięty. Nie wiem, czy to widać, ale będę chciał, żebyście to widzieli. Dobra, mamy zapięty przewód czerwony do masy. Mamy wpięty przewód drugi do przetwornika. Włączamy miernik. No i teraz uwaga, bo mamy do czynienia z wysokim napięciem, dlatego wtrysk powinien leżeć na jakimś izolatorze, w jakimś miejscu takim, z którym my nie mamy styczności, nieprzewodzący materiał. No i przechodząc do pomiaru izolacji, potwierdzamy. I tak jak widzicie, ja mam komunikat, uwaga, wysokie napięcie. Jest to bardzo dobre i przydatne. Kiedy? Kiedy na przykład robimy coś tam chaotycznie, robimy na szybko, chcemy coś sprawdzić, to w ten czas miernik nam przypomnie o tym, że uwaga, jednak jest wysokie napięcie, więc kontrolka się nam zaświeci w głowie. Aha, faktycznie pomiar wysokiego napięcia, więc wtrysku nie trzymamy w ręce, tylko go odkładamy. Dobra. I robimy teścik pierwszy. Więc pierwszy teścik, jak widzicie, mamy przy 100 V. Zatwierdzamy. I mamy pierwszy zakres przekroczony, czyli jesteśmy powyżej tego zakresu, więc nie ma żadnej wartości rezystancji. Przełączamy na drugą turę, czyli druga tura nasza jest już 250 V. Przy tym napięciu lecimy. Spokojnie, jesteśmy poza zakresem, więc nas to bardzo nie interesuje. Nie ma żadnej rezystancji. Trzeci zakres i tu już uwaga, 500 V na pomiarze. Jest to bardzo wysokie napięcie, jeśli chodzi o kwestię pomiaru. Po zatwierdzeniu, tak jak widzimy, jesteśmy powyżej 1,4 GΩ, czyli rezystancja praktycznie rzecz biorąc tak duża, przy której tak naprawdę nawet gdyby się coś wydarzyło, to już wpływu żadnego by nie miało, a mimo to nie mamy nic. Ale pamiętajmy o jednej kwestii. Przetwornika tego piezo nie testujemy tylko w jednym punkcie. Musimy sprawdzić też mu drugi punkt. Dlaczego? Dlatego, że może się czasem okazać, że mimo rezystancji, tak jak widzieliście na testerze, 180 kg, on ma na drugim pinie przejście. I tak jakbyście w tym momencie sobie podglądnęli, ja sobie to muszę podsuwać, wpiąłem się w drugiego pina tutaj tego przetwornika. I robimy kolejny raz pomiar. Proszę bardzo. Powyżej zakresu 125 megaoma. Przechodzimy na drugi zakres. 250 V pomiar.
Jesteśmy powyżej 300 megaohma, czyli rezystancja naprawdę, wierzcie mi, bardzo duża. I następne przy wysokim napięciu 500 V mamy powyżej 1,4 gigaohma, czyli rezystancja naprawdę bardzo duża i wielka. Czyli praktycznie rzecz biorąc, przyjmijmy, żadna. Także wiemy już w tym momencie, że nasz wtrysk żyje, jest sprawny i śmiało, spokojnie możemy go zakładać do samochodu. No bo tak jak wiecie, może się zdarzyć czasem sytuacja taka, że mieliście na przykład problem tego typu. Samochód wam szatkował, przerywał, błędy się wyświetlały typu błąd wysterowania wtrysku, obwód wtrysku, przetwornik i tak dalej. Tych błędów naprawdę w zależności od marki pojazdu może być dużo. No i w ten czas zaczyna się robić problem, bo trzeba zdemontować wtrysk, trzeba go dać do warsztatu, a mając urządzenie do testowania, zapinamy wtyczkę, wiemy, że nasz przetwornik jest sprawny cały, aha, no to lecimy dalej. Po czym co robimy? No właśnie, sprawdzamy naszą wiązkę, naszą instalację. Jeżeli nasza wiązka była dobra, jest dobra, no to przechodzimy do ostatniej kwestii, czyli naszego sterownika silnika, który nie da się niestety ukryć, że również może zawieść. Ale po co dawać teraz komuś zarobić, demontować wtrysk do sprawdzenia, skoro najnormalniej w życiu możemy sobie go sami sprawdzić i już wiemy. Co piszczy w trawie, nie? No właśnie. Także póki co, słuchajcie, myślę, że filmik się komuś przydał. Jeżeli się podobał, liczę na łapeczkę w górę. Nie zapraszam do subskrypcji, bo myślę, że już z automatu ci, którzy będą chcieli skorzystać, to sobie zasubskrybują kanał i będą wiedzieli, że jednak warto, bo czasem jakieś porady mogą uzyskać na tym kanale. Także póki co, na razie, do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć.